Kobieta ciągała się do przodu, wyciągając ręce. Gruby materiał pokrywający jej dłonie był przesiąknięty zapachem mnóstwa różnych zwierząt, głównie kotów. Kocięta zareagowały paniczną ucieczką. Rozbiegły się chaotycznie i bez celu. Żadna nie ruszyła w stronę szczeliny w sianie, za którą schowała się mama kotka, choć ja wyczuwałam ją tam, przycupniętą i wystraszoną. Z pozostałymi dorosłymi było trochę lepiej, choć i one w większości zamarły, wpatrując się przerażonym wzrokiem zbliżającego się człowieka. Jeden z kocurów rzucił się w stronę dziury, obnażając kły, ale kobieta złapała go w swoje grube rękawice, po czym ostrożnie podała drugiej parze pokrytych materiałem rąk. Dwa inne kocury zdołały przemknąć obok niej ku wolności. Złapałeś je? Zapytała głośno. Jednego krzyknął w odpowiedzi inny głos. Drugi uciekł. Co do mnie, nie miała pojęcia co robić. Powinna była dołączyć do mamy, ale coś we mnie buntowało się przeciwko tej reakcji. Przeciwnie, ciągnęło mnie do czołgającej się w moją stronę kobiety. Byłam nią zafascynowana. Ogarnął mnie jakiś wewnętrzny przymus. Choć nigdy nie doświadczyłam dotyku człowieka, miałam o nim jasne wyobrażenie. Zupełnie, jakbym przypomniała sobie coś sprzed bardzo dawna. Kobieta przywoływała mnie gestem dłoni, nie zważając na resztę kocurów, które czmychnęły przez dziurę za jej plecami. Hej, szczeniorku! Zawołała, a ja skoczyłam wprost w jej ramiona, merdając ogonkiem. O Boże! Jaki z ciebie słodziak! Złapaliśmy jeszcze dwa! Krzyknął głos z zewnątrz. Polizałam kobietę po twarzy, wiercąc się i wijąc. Lukas! Mam szczeniaka! Czy mógłbyś go przejąć? No nie fał mnie, przyglądając się mojemu brzuszkowi. To znaczy ją! To Sunia! W dziurze pojawił się mężczyzna, który przynosił nam jedzenie do misek. Do środka wdarł się jego znajomy zapach. Wyciągnął ręce, delikatnie ujął moje ciało i wyniósł mnie na świat. Serce biło mi jak szalone. Nie ze strachu, ale z euforii. Wciąż czułam za sobą kociaki i ich przerażenie, a także nadal silny zapach mamy kotki, ale w tamtej chwili pragnęłam tylko być trzymana przez tego człowieka, odgryzać mu palce i skakać na niego.